Siema ludzie, dziś akcja taka. Testujemy z Sebastianem nową zabawkę. Ta zabawka jest produkt polsko-chiński. Nazywa się Gatek. Producentem jest, poczekajcie, Hortmasz 4KW. Producent Hortmasz spółka z Ostrobów, z Kierniewice. O! Dzisiejszy nowy zabytek. Dobra, składaliśmy go kurna ze 2 godziny. Przez wszystko w pudełku, o, w takim to pudełku przyjechało. Chyba jest to skręcaj. Do tego mamy, o, jeszcze wam pokażę, osprzęt. Dodatkowo, za dodatkową odpłatnością są metalowe koła do orania. I te koła pompowane to są w zestawie akurat. No ale pług. Jest do tego jeszcze pług. O, do orania. Jeszcze nie skręcony, bo tu jest jakaś tam słupica do niego, tak? Pyk i... No, to pług i koła są za dopłatą. Zestawy są gumowe koła, jak do bogęzareczka. Taka. Dobra. Teraz ja będziemy palić, jak zapali widactwo. No. Nie zapali. Poczekaj się, Buś. Poczekaj. Teraz jest. Teraz pal. Ja tu trzymam to. Obroty. Mniej na połowę. No, mniej nie. Nawet trochę dołóż. Tak to idzie, powiem wam, że ciągnie jak jasna cholera. Trzeba dobrze to trzymać w ręku. No to co, taki nasz zabytek, nowy nabytek do tunelu. Żeby było czym spulchnić, czym przeorać, a rozsada taka. Kapusta pekińska tutaj akurat. Tu też pekinka. Słabo było podlewane, nierówne wschody. Tu kapusta na młodą, zwykła, głowiasta. No i tu w siedgach jakaś czerwona. Jak jest coś. Także mamy nową polsko-chińską zabawkę. Dobra, tyle wam chcieliśmy pokazać. Sebek będzie operatorem głównym. Proszę bardzo, Sebastian, będziesz operatorem? Nie. Ale ty masz tylko uprawnienia na to. Ja cię upoważniam. Ja mam stare, chore plecy i zerwane ręce. Ja tego nie utrzymam. No, dobra, słuchajcie, trzymajcie się do następnego, na razie, cześć.